Dzisiaj, 9 listopada, nastąpił przełom w pracy jednej z firm nad szczepionkami, nad szczepionką przeciw koronawirusowi. Dziś wszystkie media obiegła bardzo dobra wiadomość, wiadomość, która niesie nadzieję. Amerykańska firma Pfizer i niemiecka firma BioNTech ogłosiły, że przygotowana przez nich szczepionka ma skuteczność 90%. Szczepionka przeszła już trzecią fazę testów na ponad 43 tysiącach ochotników. Co ważne, też naukowcy z firmy Pfizer twierdzą, że nie ma tutaj skutków ubocznych. Chcę podkreślić, że to nie jest jeszcze szczepionka, którą natychmiast tu i teraz możemy dystrybuować, ale jesteśmy bliżej do tego momentu niż jeszcze byliśmy, czy wyobrażaliśmy sobie tydzień temu, czy dwa tygodnie temu. Firmy szacują, że tych szczepionek już w tym roku wyprodukowanych może być 50 milionów, a w przyszłym roku 1 300 000 000. I wiem, że w takim momencie wszyscy Polacy zastanawiają się, jak Polska przygotowała się do tego procesu i jak Polska przygotowała się do uczestnictwa w możliwości odbioru szczepionek od tych firm. Otóż chcę przede wszystkim potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy przy tej umowie również, którą można powiedzieć wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką, a w środę planowane jest podpisanie umowy z tymi firmami właśnie już na dostawę konkretnych szczepionek. Już w sierpniu przystąpiliśmy do unijnego porozumienia w sprawie szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Nie tylko dotyczy to umowy z firmą Pfizer, ale także z 8 innymi firmami, które również bardzo intensywnie pracują nad szczepionką, chociażby takimi firmami jak AstraZeneca, czy Sanofi, GSK, czy Johnson & Johnson. Rozmawiamy też od dłuższego czasu z BioNTech, który dzisiaj ogłosił swój sukces. Jesteśmy też na ostatnim etapie rozmów, które wyglądają bardzo dobrze i rokują na szybkie, pozytywne załatwienie sprawy. Szanowni Państwo, kilka dni temu na rządowym zespole do spraw walki z COVID-19 zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią. Te ramowe umowy są również finansowane przez jeden z instrumentów, który akceptowaliśmy w ramach Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, nasze działania, które mają na celu ograniczyć dzisiaj transmisję koronawirusa, muszą być realizowane bardziej niż kiedykolwiek. Teraz, kiedy na wyciągnięcie ręki za być może już 3-4 miesiące ta szczepionka do nas rzeczywiście przyjedzie, bądźmy bardzo zdyscyplinowani. Dzisiaj bardzo potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność. Ta dyscyplina wobec własnych zachowań, wobec tych obostrzeń, które obowiązują. Bo właśnie musimy zrobić wszystko, żeby jak najmniej ludzi ucierpiało przez COVID-19. Poprzez tragedie takie jak zgon, ale także ucierpiało na swoim zdrowiu. W tej skomplikowanej sytuacji dzieją się rzeczy w ogromnym tempie. Dlatego w tych różnych okolicznościach nowych obostrzeń dotychczas obowiązujących, a także
tych wszystkich działań, które prowadzą do obniżenia łańcucha zakażeń, na pewno też popełniamy jakieś błędy. Rzeczy dzieją się bardzo szybko. Jeżeli tak się dzieje, a na pewno tak jest, to przepraszamy za te błędy, bo chcemy zrobić wszystko, żeby walczyć z wirusem. Naszym wrogiem numer jeden, z którym toczymy wojnę, jest koronawirus. Z nikim innym nie chcemy takiej wojny toczyć. Chcemy, żeby jak najszybciej COVID-19 przeszedł do historii i robimy, co w naszej mocy, żeby tak właśnie się stało. Dlatego, chociaż dzisiaj szczepionki jeszcze nie ma, to już pracujemy nad planem, nad logistyką dystrybucji szczepionek, najpierw do naszych seniorów i przede wszystkim do służb medycznych, do służb mundurowych, do naszej służby zdrowia, do służb mundurowych, które wspierają realizację działań walki z pandemią. Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych, ale chcemy, żeby ona była dostępna w bardzo dużym wymiarze, tak żeby możliwie wszyscy w jak najkrótszym czasie się mogli zaszczepić. Szanowni Państwo, raz jeszcze chcę podkreślić, że ta dobra wiadomość, ta wiadomość, która niesie nadzieję, nadzieję na szybsze zakończenie walki z koronawirusem niż jeszcze parę tygodni temu. Parę dni temu większość ekspertów sądziła. Ja jestem po spotkaniu z Radą Doradców do Spraw Medycznych i jestem przekonany, że ta nadzieja jest czymś, co udzieli się większości z nas, wszystkim. Ale raz jeszcze chcę podkreślić, że dzisiaj ta nadzieja związana ze szczepionką musi iść w parze z przestrzeganiem wszystkich obostrzeń, przepisów, po to, żeby jak najmniej ucierpiała gospodarka, jak najmniej ucierpiało zdrowie Polaków, jak najmniej, żeby ucierpieli nasi seniorzy. Raz jeszcze warto to podkreślić. To nasze babcie, to nasi dziadkowie, to nasi rodzice, mamy, ojcowie, oni najczęściej cierpią najbardziej. Oni umierają najczęściej, proporcjonalnie, procentowo, ale oni też najczęściej cierpią na swoim zdrowiu. I dlatego postarajmy się tą społeczną dyscyplinę, która jest dzisiaj narzucona, którą coraz więcej ludzi rozumie, przestrzegać i postarajmy się ją zachować w najbliższych dniach. Naszym celem jest powrót do normalności. Dzięki szczepionce, ale także dzięki tej dyscyplinie. To dwa skrzydła tego samego działania. Ten nasz cel osiągniemy wspólnie szybciej niż jeszcze się wczoraj wydawało. Ten cel, czyli powrót do normalności. Do powrót do normalności w życiu społecznym i w życiu gospodarczym. Oby to jak najszybciej nastąpiło, drodzy Państwo. Ale ja się bardzo cieszę, że już dzisiaj po tych informacjach od firmy Pfizer i BioNTech widzimy to wyraźnie, że ten dzień jest bliżej niż dalej.